Jak walentynki? Siedzę sobie na matematyce i dostałam takiego tajemniczego. Lizeczka? Mhm. Z fartuszkami. Mhm. To dostałam w ogóle od takiego chłopaka. Mi kupił i każdy się śmiał. Podniosłam nam świeczkę i bardzo ładnie pachnie. Są w takim woreczku razem ze skarpetkami. To dostałam od koleżanki. A to dostałam od tajemniczego wierzyciela. Lizaczka i nie wiesz od kogo? Bo było takie coś, że mogłeś napisać tak jakby imię. Aha. Zapłacić tam chyba dolara. Aha. I oni wtedy to rozdadzą po tajemniczemu. Oho. No i dostałam, nie wiem od kogo. Ale dobry ten lizak. Patrz, Floryda. Z Florydy, ale to tak ciężko ci się napić, bo to masz też słomki. Mi się wydaje, że ten, o, ale, o, albo taki do picia, wiesz, tylko, że to ciężkie, bo to szklane, zobacz. No tak, a tu masz termos, to może w Polsce termos lepiej, bo wtedy masz ciepłą herbatę. I to masz taką... Na wycieczkę jedziesz. O ile to jest? Nie ma na ceny. Nie ma ceny, zależy jaki, czy jesteś bogata, czy biedna. Aha. Co będziesz chciała? To, weź brownie. Co? Nie, ja sobie wzięłam co innego. Jakieś strawberry. Takie z... Tak? Z truskawkami. Woda, truskawki. Wziąłam pink drink, medium and chocolate brownie. No chyba z mlekiem jest, ale też dobre. Super. Dobra. No moje jest takie orzeźwiające bardziej, a twoje jest takie treściwe. Ale bardzo. A tutaj ciacho, dobre? Bardzo dobre. To jest cheese danish. Podgrzane na ciepło, tak? Tak. Za dużą kością. No, takie podobne do francuskiego, co? Trochę do francuskiego. Ciasto, o, jakie super. Bardzo dobre. Tutaj, powiem ci, smakują mi ciasta. Bo to są takie europejskie. Ja sama pomyślałam, mówię, jakie smaczne tu ciasta tak są. A nie mają nigdzie takich ciast w Ameryce. Ale ty jak ładnie, jak Oliwka ci ładnie zrobiła. Oliwka ładnie umie robić zdjęcia. O, jak ona ładnie zrobiła, o, już tu w cieniu lepiej. Bo to też zależy z której strony. Ja mam je złe zdjęcie zrobiłam, mama mówi, że ja specjalnie tak. Nieprawda, tak nie powiedziałam, ale dziecko ładnie, tu mi ładnie zrobiła. Także mam włosy brzydkie, ale ładnie. Gdzieś powinnaś mieć fryzjera, wiesz? Gdzieś tu jest chyba. O, jest, Sport Clips. Czyli tu jest fryzjer gdzieś. No to pójdę może. O, proszę bardzo, haircut. Któregoś dnia możesz się zapisać, na przykład na jutro, na pojutrze. Otwarte. Chciałam sobie kupić taki spray do twarzy i to jest taki odświeżający i nawilża twoją twarz i masz tak, że odświeża. I tak. A fajnie. Skąd ty to wszystko wiesz, te nowości? Od koleżanek. Od koleżanek. A koleżanki skąd wiedzą? No bo od youtuberów fajne. Chyba, co? Jakiś... Nie, no bo chodzą do ulty. Aha. One codziennie są pewnie, nie Oliwka? No, codziennie. No. Codziennie. Codziennie po szkole. Idą do ulty, wyszukują nowości. Jest nawilżający, pachnie różą, nawilżające. Wiesz jak się nazywa? Nie, ale wiem jak wygląda buteleczka. Aha. Ale mogę napisać coś do koleżanki, żeby mi wysłać. O, z aloesem. Ale to Oliwka daje taki aloes do mnie. Taki shine masz, glow, tak się świetnie się czujesz. Aha. Samoocenę poprawię. Czujesz się o wiele młodsza na pewno, co? Znaczy nastolatka to o wiele starsza, a kobieta dojrzała o wiele młodsza. Tam taki fajny psiaczek, zobaczcie. I samotny pan, jak żagiel. Jak żagiel, ale z psem. A to już ważne. Tu jest tak, że czasami traficie do takiego fryzjera, gdzie na przykład tylko strzygą i wcale nie farbują włosów. Nie wiem jak tutaj, no jest napisane, że haircut, strzyżenie, ale nie wiem czy z farbowaniem czy nie, bo jak jesteś fryzjerką, to możesz ukończyć kurs taki właśnie strzyżenia tylko, nie musisz, niekoniecznie musisz farbować. Teraz już wiemy, sports clips, czyli sportowe strzyżenie, czyli tak oglądasz sport i strzygą cię. Zobaczcie jak fajnie, nawet krzesełka. To jest za mężczyzn.
Tak, tak, no tak. Sami panowie. Tak. Tak, tak, tak. No dobra. No to niestety. Idziemy do Petco załatwić Niurkowi karmę. Nawet Star Wars możesz dać zabaweczkę ze Star Wars. Star Wars. Nie, ja nie potrzebuję mu takich. No gdzie gorąco? Tak gorąco. By się zapocił. Możesz zrobić obruszkę. Dla pieska. Patrz, Oliwka, jak fajnie. Mama jak lubi nowoczesność, widzę, że i telefony widzę lubisz, o proszę bardzo. Kosztował 300 pewnie? I teraz 150. Jakie śmieszne łapy mają. No. Chciałabym mieć kamerana w sumie. Wzięłabyś go na rękę? No. Tak? No. Jaki powolny. Ale jakie zobaczyłaś śmieszne łapy. Jak się patrzy pani. Takie jaszczurki będą przechodziły obok ciebie. Takiej wielkości? Tak. Na Florydzie. Nie, już małe widziałam takie teraz. Nie, żartuję. Takie nie, takie się chowają. Ten poważny, ten mniej. Ja się bardzo zastanawiam, co tu się dzieje, kto tu go ogląda. Ten fajny, Oliwkę. Teraz skoczy na nas, to nie będzie tak śmiesznie. No, jakby tak się taki... A ten zobaczcie, jaki ładny. Zielony. Jaki ładny jesteś. Śliczny. Ale co, kto to jesteś? To jest Gejko. Baby Leopard Gejko. $30? I to niemożliwe, to tutaj chyba było. A ten jest Small Water Dragon Lizard. A tu? To chyba ten tyle kosztuje. 34, to też niedrogo. Fajny jesteś, chłopaku. O, to jest właśnie to, Oliwka. To, co Krystian, jak był mały, on sobie kupował kraby i ten krab po prostu zmienia sobie muszelkę. Zależy od dnia, jak mu się podoba, czy mu się nie podoba. I, no i taka ozdoba jakby domu. I on rzeczywiście tam wchodzi, zmienia, kiedy chce. Na przykład w poniedziałek lubi czerwoną, we wtorek żółtą. Śmieszny. I co on z tego wychodzi sobie? No, wychodzi. Jest taki brzydki w środku. Ew. Taki goły, no. Goły i wesoły. Tak. Jak się na ciebie patrzy. Zobacz, jak oddycha. Mhm. Zostaniesz moją walentynką. Tak. Zostaniesz. Zobacz, on cię kocha też. Kocham cię. Oliwka chce w przyszłości sobie kupić rybeczkę do akwarium. Taką do małego. Tak? I możesz nawet SpongeBoba włożyć. Ta ładna tu jest. A ta jaka dziwna. Ładna. Taki kolor ma, fioletu, niebieski. Ale ładna. Jaka niespotykana. Można się obciąć w salonie w Ulcie. Wszystkie są zajęte stanowiska, ale w Nordport u nas jest też salon i dowiedziałyśmy się i mama będzie korzystała. A Oliwka tutaj już znalazła. Przyjechaliśmy. No, czy wy też tak macie, że wasze psy nic nie jedzą, nic nie piją, jak was nie ma? Bo u nas tak jest. Juniorek nie pije, nie je, nie cieszy się nawet, jak nas nie ma. Co nie, Juniorek? Wystarczy, przyjedziemy i od razu jest ogromna radość i szczęście. No. Proszę, co to za szczęście, Juniorek? Kto to przyjechał do ciebie? A pani ma kosteczkę? Poczekaj. Gdzie jest ta Oliwka kosteczka dla niego? To Sprout. Nioreczek. O. Pierwsze co? No jak żeby. Ty jesteś najważniejszy, pamiętaj? Zawsze to mówię, mój mąż się bardzo denerwuje. Jak mówię, że Juniorek jest najważniejszy. Takie rzeczy. Na piękne zęby. Bo Oliwka czasami mu czyści. Czasami mu szczotkuje, a czasami nie. Proszę bardzo, jest szczoteczka. Szczoteczka do zębów. Daj głos. Daj głos. Daj głos.
Mamy. Ja robię się czysto sery. Ojej. Give me a heart, give me a